Cześć, witajcie na moim kanale. Ja jestem Adriana, a oczywiście ze mną nie kto inny jak Dudek. Siema. I co? Jedziemy prasować, jest godzina 17.54 dokładnie. I lecimy z prasowaniem. Trzeba to sprasować dzisiaj. I żeby jeszcze to pozwolić. Ciekawe, gdzie będziemy to trzymać w ogóle? Miałeś już pomysł? Taką wiatą blaszadę. A, bo no, tu na gospodarstwie. Tak. No, pewnie tak. Tam, gdzie pszenica była. Co, ty już tutaj zgrabiłeś, nie? Bo on już pojechał z pół godziny temu. Więc... No, to małą zgrabiłem już. Małą piątą, szóstkę, czy to najdalej? No, 106. Mhm. Sąsiad też nie mógł wykosić, a ja czekał, nie będę. Czekać nie będziemy, nie zamiaru nie mamy. A on to już nie moja. Dojazd jakiś musi być. Czekaj, czy mi złapie to? Nie złapie, dobra. Kawę tu mam. Dobra. No i szybciej niż 10 jeździć nie będziemy. Nawet 6 sobie będziemy jeździć. Dzisiaj 7. No kurde, to jednak SIP ma to. Wsianie. Przysianie można by było tam. No to tak 8-9 będziemy jeździć. I druga belka, no to tak mówię, większy belek. Tu nam zostało trochę tego. No to. Dobra. 8 na godzinę. Czy to jest taka naprawdę optymalna prędkość? To już trzeba będzie poprawić, ona też nie zbiera dokładnie. To jest to właśnie, że ona nie zbiera tak jak byśmy chcieli. No i dwie beleczki, trzy beleczki są. Prawie trzy. No i pewnie się nie uda, bo ktoś siedzi tutaj. Ale on też. Chyba to przycisnąć. Ale tu mi się raczej nie uda wypuścić. Chociaż... Czy już pojechałeś na nie? Dużo tu masz jeszcze, czy? Też widzisz chyba. Nie widzę, bo w środku jestem. Połowy nawet nie skrabiłem. A coś może połowa? No jest może połowa. Ja jeszcze tu dwa tyle zbierać. Ale zostawić tego też powinno. Zostawię sobie to drabi. Przejadę tędy, nie będę tym aż tak deptał.
Jest dookoła, nie dookoła. A dobra, sobie zrobimy tego pocieśniaczka. Kurde, elegancko idzie grabienie, nie? A ty, no to ja, ty mówisz, że taśmówkę to sam dziadowo idzie. Fajnie. Lubię taśmówkę grabić. Gorzej przetrząsać takimi. No idź. Dobrze, że ta osłona jest taka do czakna z boku. No bo można szybciej jeździć. Tak to było na szybszych obrotach, bo tak to by walało przez pół pola. Ja to zawsze umiem grać, że jest bardzo dobrze. Niektórzy to wierzą, jak grają. Także brinno. Wtedy się podbierać muszę. Pojęcie masz. Bo nie zadawałbym się z całym myślenia. Chyba. A sip ma się powiem na dość, tylko że... Sigma jak Sigma, nie? No, no to ja też tam zaraz podjadę. Skończę. Fajnie, fajnie. Naprawić zestawy. O kurde, tutaj trzeba powolutku jechać. Tak gorzej się zrobił konkretnego wałka. Ostatniego. Nie chciałem rozdzielać. No wiem, no wiem. Pojadę wolniej, dobra. I tak czasu zaoszczędzę jakby tak. Dobra. Dojdziesz to w prawe, ale powoli, coraz lepiej się pracuje, coraz ładniejsze belgi wychodzą. Świadczenia człowiek dopiero się cięć. Fajne, no dobry zakup to był, no nie? Ta praca. Jak na start? Idealna. Dobrze, nie trzeba. Tylko, że ona też to, że ona ma ten papierek jakiś dziwny, że ona nie zbiera tak szeroko, jak strasznie. Nie mówię, trzeci ten papierek. Ale tak zrobili, no i tak musi być, nie? Nie będziemy tutaj poprawiać fabryki. Jak się tam idzie już? Można... No nie no, poprzecznie dopiero zrobię. Ale może ja zanim dojedziesz, to już może będziemy. No bo to jeszcze mi zostały, wiesz, dwa. Ale wolę zapytać, czy mam się śpieszyć, czy nie. No. Myślałem, że zerwało śrubę. Boże, jak się straszyłem. Tak strzeliło coś. Ursus na pełnym gazie.
i co, teraz tak, czy będziemy, nie wiem, czy będziemy zakład zapinać, nie będziemy chyba przyciągać bur, nie? Buraka się po prostu zapnie i się będzie tak ładować. I ich też nie będzie, nie wiadomo ile. Co nie? Czy będziemy? Ale jak nie otworzysz, to dwie nie wyjdą. No wiem, ale, to, no, ale przecież tu nie ma ile, tu dwa kursy i tyle. O co oni tak zrobić? Ściągać się, wiem, że z tym. Pół godziny na zakładanie burty jest jednej. No, to ja już tam jadę. Powolutku. Będzie. Ale to czekaj, ja sobie tutaj stanę. Fajnie ten zestaw wygląda, naprawdę. Kurde, podoba mi się. Ale to mi się podoba. No, w tej sznurek jeszcze jest. Sznurek, siatka, no, no na siatkę jest, ale sznurek, no. Ciężki temat. Czekaj, da się ściągnąć. No nie są. No i dobra. Klimatyzacja jest. Można jechać. Kawałek to pole po prostu. Pole, łąka, ja zawsze mówię pole. I to jakoś tak... Nie wiem, czy... Czy to no, to tak wiesz. Ty już w ogóle zrobiłeś tu już jakiś dałek, coś? Dwa są zrobione i poprzeczki. Zacznę od poprzeczki. Skotek jest chyba tak na styku. Opuszczamy. Idzie. A, to już pełne. Zatkałbym pracę, dobrze. Ile ty jeździsz? 15? 16? 15, 14, coś takiego. Ty też nie jeździ, dosuwasz. No właśnie tak... Mnie poniosło troszkę. Trochę mnie poniosło, co jest akurat fakt. 14 lat jechałem.
chyba zrobię jeden z tego, nie? No, no. Mam już trzy belki. Trzy, sześć, dziewięć. Dziewięć belek już chyba. Słyszysz? Co? No tak, jeden. Jeden z tego. No. Nie wiesz, że jest ten jak jeszcze poprawię, stój. Dobra, już to wezmę, spokojnie. Weź wyjedź z niego. Dobra, przecież to... No ale nie weźmiesz go, bo tam jest niezrobione. No dobra. Malisz aha, aha, że tam, dobra, dobra. Dobra, nie widziałem. Okej. Okay. Cię słucha, jak się mówi. Dobra, nie widziałem to wtedy. Ale też bym cofnął i dobra, też by było. To ten, przyjeźdź, albo nie, zapij po prostu ten 60 do piążnika, a twojego do no, buraka. No, się nie będę tłuk to 60 to. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć belek. Pięć belek to zrobiłem. Jeszcze jeden wałek, to nie wiem, tak co teraz. Nieźle. Szczerze. Już masa 30 weszła na stronę. 40. Może na deszcz zapowiada dzisiaj jeszcze. Dobrze. Dobra, jedziemy. Którędy ty wracałeś? Wracałeś tędy, nie? Tą dróżką. No, to ja wstarzam wygnać. Już by się na mnie chciał po tej ulicy jechać. Po co tu? Trzeba było po sąsiadowym tutaj po tym, tym jechać. Szkoda było gnieść. Sąsiad i tak ma kwasty. Nie dbają o te pola w ogóle. No, niektórzy a tylko dla, on, dla dopłat tylko.
Dobra. Już wjeżdżałem, to gospodarstwo nasze kochane. Dobra, tu pojechałeś? Czy nie? Nie. Ty nie widzisz, że ja za tobą stoję? Ale teraz zauważyłem. Trzeba będzie umyć. Dobra, i stoi. Stoi. Nie wiem, kończymy no. Ja bym wam chciał serdecznie podziękować za oglądanie dzisiejszego odcinka. Nie zapominajcie łapeczce w górze, bo to bardzo ważne. Subskrypcji, bo też jest bardzo ważne, bo lecimy po 1000. No i do następnego. Trzymajcie się.